Cześć, witajcie, z tej strony Mr. Draco, to jest kolejny odcinek Amnezji. Stoję tutaj teraz przy tej dziwnej fontannie z tą dziwną dziewczyną, która robi jakieś dziwne, straszne rzeczy. I tak, co wam tu powiedzieć, dawno tutaj wiem, Amnezji nie było. Jakoś ostatnimi czasy nie miałem ochoty grać w nią. Dobra. Powiedzmy, że już kojarzę, co tutaj robiliśmy. Dobra, mamy klucz do maszynowni, jakieś kołki. Załóżmy, że są nam potrzebne, żeby otworzyć coś tam właśnie na dole. Od razu idziemy tam. Mam nadzieję, że w tym odcinku jakoś za bardzo krzyczeć nie będę, bo kurczę, sobie z tego żarty robić, ja się naprawdę boję. Dobra, używam kluczyka. No i dobra. Tu widzę, że jest ciemno, a ja jakoś nie za specjalnie mam dużo oliwy. Kurczę. Dobra, damy radę. Co my tutaj mamy? Czy jest tu ktoś bądź coś? Co to jest? Ciśnienie. Czy ja mam się tu bawić? Czy coś takiego? Kurde, powiedzmy. Słyszę muchy. Ciebie też tam na dół, powiedzmy. Nie tak? A jak dam cię tu do góry? Nie chcesz iść do góry, to nie. Tak pewnie też nie będzie dobrze. A ty w dół. A, idź w dół, odsuń się, Daniel. Przeszkadzasz tylko. I ty w dół. Przepływ pary jest, coś tam, coś tam. Czyli chyba dobrze to zrobiliśmy. Zapal sobie tutaj lampeczkę, żeby właśnie nie tracić oliwę. Tutaj widzę kolejne krzesiwo. Tylko kurczę, Daniel się w te rury zmieścić jakoś nie może. Wstawaj. Dobra. Gdzie teraz mamy iść? O, jest list, widzę cię. 5 July 1839. Dzisiaj went to Professor Taylor of the Faculty of History was, as I was leaving, I overheard a disturbance. Dobra, powiedzmy, że coś z tego zrozumiałem. I gdzie teraz? Te drzwi sobie zamknę, bo niby już tutaj jakieś zadanie wypełniliśmy. Tu jest w sumie widno. Kucnij sobie. Czy za tymi skrzynkami coś będzie? Biedę. Tutaj nic też specjalnego. Wstawaj teraz. Stąd wyszedłem, tak? Chyba. Dobra, idziemy na dół. Oszczędność musi być tej latarni, bo szkoda jej. Słyszę dźwięki, ale już mnie one jakoś zbytnio nie przerażają. Tak, lecę sobie. Teraz wejdziemy, powiedzmy, tutaj. Czy jest tu ktoś? Tam. Oj. Tutaj coś mamy, jest list, widzę cię. 14th of July 1839. Today I got one which diff. What am I to make of this? As I write. Dobra, też bla bla bla. Coś tam, coś tam. Czy coś tutaj mamy? Widzę jakoś kółeczko. I tam sobie. To skrzynia, tak? O. Oszczędność latarni. Jest list, dobra. Dźwignię silnika windy. Coś tam. To skąd ja mam je wziąć? Czekajcie. Bo w sumie jakieś kołki ja mam, tak? Powiedzmy. Oj. Że co, że źle? To bym teraz zaczniemy od niebieskiej. Co, też źle? A teraz powiedzmy zamienimy czerwoną z niebieską.
Tak też nie, a teraz zieloną z... Nie, tak chyba było. Wyjmuj się, kurczę. Okej, powiedzmy, że tak miało być. Nie wiem po co, ale dobra. Idziemy dalej, bo tutaj Daniel dostaje jakichś wirowań. Kręci nim tutaj, rzuca. Tu też jest widno w sumie. Dobra, tam jest ciemno, chyba nic nie ma. A tutaj jest list. 17 July 1839. I have no choice. No to okej. Jest strasznie ciemno. Znowu te kółeczko. Nie ma tutaj nigdzie. Właśnie. Od razu przyjemniej. O, tu jest jeszcze jedno. No, tutaj jest dźwignia. Zepsute? Koła zębate. Tak, gdzie wam teraz koła zębate znajdę? Tutaj coś jest ciekawego? Nic. Tutaj coś mam. O, jest latarenka. Oj, coś tam mnie przewraca. Jest łopata i skończyła nam się oliwa, ale na szczęście właśnie mamy latarnię. I co, będziemy węgiel kopać? Czekajcie. O, jest krzesiwo, weźmiemy. Nie, chyba nam to nie jest potrzebne, bo co my tu mamy? Jakieś kulki w sumie są. A ta dźwignia do czego służy? W piecu brakuje opału, to jest piec? Halo, jest tam ktoś? Czyli załóżmy, że te kamyczki tu mam wtykać? Jeden. No, chodź. Dzisiaj też tu wetchniemy sobie. Okej, wpadłeś. Mam jeszcze kamyczek? Węgiel, dlaczego mówię na to kamyczek? Nie wiem. Wtykaj się, dobra. Powiedzmy, że to już jest pełne, no bo jest. Oj. Nie działa? A właśnie, kół zębatych brakuje, kurczę. Tu widziałem jakieś kółeczko. Czy ono będzie dobre? No idź, kurczę, skrzynko sio. Oj. Ile ich brakuje? Trzy widzę, tak? W sumie ty masz sobie siedzieć, nie pasuje, szkoda. Dobra, gdzieś tam wsadziliśmy. Tam na górze, z tego co pamiętam, jedno rzuciłem, tak? O. Nie wiem, coś mi się wydawało, że coś tam stoi. O, jest kółeczko, ale chyba to nie jest to, które rzuciłem. Tak, to właśnie jest to. 0 potworów dzisiaj będzie? Skromnie jakoś. Nie wiem, na razie nie zapeszam, bo kurczę, rzuci się zaraz na nas jakaś chmara. W sumie, żebym się przestraszył, jeden wystarczy, żebym się bardzo przestraszył. I tutaj jest ostatnie kółeczko, tak? No. O kurczę. Powiem wam, że jakoś to zadanie specjalnie trudne nie było. Nie wiem, dlaczego w ogóle. Jakoś wyjątkowo szybko udało mi się je zrobić. I co, działa już? Czyli tak. Dobra, no to co, idziemy na górę. Jak zwykle nie włączyłem stopera, nie wiem ile nagrywam. Ale jakoś zbyt długo pewnie nie jest. O, grzybki urosły. Daniel, już spinaj się na tą górę, bo... O, znowu dostaliśmy grzybka. Gdzieś to było? O!
samymi drzwiami grzybek nam wyrósł. I co, już winda działa? Co to ma być? A, grzybki urosły, tak? No, z grzybkami żaden problem, idziemy do windy. No bo już chyba te zadania, które tu mieliśmy wypełnić, wszystkie zrobiliśmy, jeszcze luknę sobie. Oj, dobra, nie mamy zadania. I co teraz? Tak, tu jest ta dźwignia. I ruszamy ku przygodzie. No, myślałem, że będziemy jechali, kurczę. Dobra, nieważne. O, a jednak jedziemy, widzicie? O, ciemno się zrobiło jakoś. Znowu ciemno. Na razie nie będę właśnie przesadzał z oliwą, z moją latarnią, bo może kiedyś nam będzie bardziej potrzeba niż teraz. Specjalnie ciemno nie jest, dlaczego stoimy. O, hamuj. Jak zaraz się upiemy. I co to miało być? Kurczę, jakoś właśnie chciałem powiedzieć, strasznie długo się to odczytuje. Dobra, gdzieś sobie się obudziliśmy. Gdzieś sobie. Tak, wstawaj, Daniel. Już? Dobrze się czujesz? Winda nam się zarwała. I teraz szukamy bezpiecznego wyjścia stąd. Nie, no, retrospekcja już mnie drażni. Sobie polecam jeszcze tutaj, zanim... ruszę dalej. Tak, teraz czytamy retrospekcję, co do nas mówi. Dobra, no mignij już. Dziękuję. Dobra, to co, ruszamy dalej, tak? Tutaj coś jest zawalone. I znowu krople krwi. Ech, weź tego kija. Dobra. To coś też, jakiś malutki kamyczek, strzel go tam. O. Weź ją. Okej. Czy tu będą potwory? Na razie potworów zero. Tak, tutaj będziemy oszczędzać bardzo latarnię. Ja tam już takich dźwięków też się nie boję raczej. Czy tam coś jest? No, trafię w to, dobra. Idziemy tu. Tylko jakaś latareczka trzeba zapalić. Strzelaj, dobra. Ciemność wszędzie. O, szczur! Kurczę. O, widzę krzesiwo. Zabierz krzesło. Łóżko mnie nie interesuje. Co to jest? Szczury tu są, widzicie? Czadowe. O, my tutaj mamy... Co to jest, lekarstwo czy krzesiwo? Krzesiwo. To co, mogę teraz iść dalej? Na górę czy w lewo? Idziemy na górę. Wow! Potworek. Uciekniemy od ciebie, bo my już się nie boimy. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja biegnę tam. O, on tam idzie do nas. Chce mnie zjeść. Chce mnie zjadł. Idź sobie, kurde, kretynie. Dzięki. Wspaniałe to było. Kurczę, mam się nie poddawać, jak nie mogę go nawet uderzyć. I co teraz? Gdzie się obudziliśmy? Na początku, czy...
Chyba tak. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że ten potwór sobie zniknął na tyle, że już się nie pojawi, dlatego zaraz idziemy tu w lewo. Ale w sumie tak zaraz będziemy kończyli odcinek, bo to, co mieliśmy zrobić, w sumie zrobiliśmy, czyli wydostaliśmy się... Oliwa. Wydostaliśmy się z tamtego jakby poziomu. Już mam tej oliwy w ogóle. Prawie pełna, więc spoko. Tu coś widzę. Jest młotek, tak? Dobra, mamy młotek. I na co mi młotek? Kiedyś może się przyda. O, już to jest potwór? Jejku. Zamknięte są te drzwi. Halo. Nie, dobra, wiecie co? Tutaj sobie tak staniemy ładnie gdzieś w ciemności. Na przykład tu, bo nie wiem, gdzie są to te szczury. Tak, żeby z jakimiś żywymi stworzeniami sobie porozmawiać. Ale nieważne, nie będę teraz fantazjował. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No to do zobaczenia niebawem. Cześć!